Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. O, jak ładnie dzisiaj. Wyglądamy? Wiem. To też. Bo widzę, że. Yy, kocha... coś nie bardzo. Kochani, Nadziany Schab. Tak sobie wymyśliłem. Dobra, Ty wymyśliłaś. I jak się go robi, po kolei Wam postaram się to pokazać. Mam przed sobą Schab. Wagowo ja już nie pamiętam ile on ważył. Bo chciałem taki kawałek, żeby go przeciąć na pół. Dlatego, że jest nieco dłuższy niż dwukrotność lejka. Ile tu może być centymetrów? Moim zdaniem. O, nie wiem, nie mam takiej skali po prostu. I musimy sobie ten schab zapeklować. Później po peklowaniu musimy go... W środku naciąć, przygotować farsz do kiełbachy, osłonki i będzie to wyglądało tak pięknie jak tam, tam, na tam ja O Właśnie sobie przypomniałem, że nie wziąłem noża. Proszę przesunąć się do tego schabiku. Warkocza, nic tu stąd nie ścinamy. Tak jak teraz, piękny, młody odlotowy. Ale zarymowałem, w ogóle nie zarymowałem. Dobra, jest nóż, nie zawaham się go użyć. Jak jest schab dobrej jakości, to jest to widać. Nie wiem, jest jakaś możliwość, żebyś ty to pokazała, jak jest schab dobrej jakości? Jak jest świeży, to widać też go, o. Widzisz? Taki, o. Nie widzę, bo akurat wyjąłeś go z I oczywiście też nie jest duża przekroju średnica ani, ani, ani. Dlatego, że młoda świnka. Przetniemy go sobie na pół. Przeciąłem nawet. Może tu będzie coś lepiej widać. Proszę mi to przyostrzyć, jeśli się da, albo jeśli się nie da. Więc mam przygotowane dwa kawałeczki. Nóż na razie na boczek, te kawałeczki również. Lejek był tylko do pokazania w tym momencie, jak to będzie wyglądało. Co dalej? Musimy go zapeklować, tak jak wspomniałem. Litr wody. Na litr wody dajemy peklosul w ilości 75 gramów. Dokładnie. I tyle sobie właśnie e, odmierzę. Nie wiem, czy mi to wejdzie do tego, te 175, a nie, 75, przepraszam. 75 gramów, może i wejdzie. Ty rozsypałem. Boże, i znowu dostaniesz ochrzan. To jest peklosu. peklosu. się nie znowu rozsypałem, patrz. Okej, okay. o 75 gramów. E, to sobie przesypiemy tu. Nie, mnie nachlapa jeszcze bardziej, czekaj. Jak zawsze. Dobra. Czekaj. Wyłączamy wagę. Dobra. Bierzemy paczkę tu w ten sposób. I sprzątamy po sobie. Pięknie to zrobiłem. Teraz to próbujmy rozmieszać. Oczywiście jak coś chce, można dodać jakieś tam nie wiem, tak jak na solankę, czosnek, pieprz ziele angielskie, liślaurowe. Latuje rączką, możesz tak bardzo nie mieszać. Się zetrze, sprzątam po sobie, tak jak wszyscy widzieli. Sól musi być rozmieszana. I po takim dobrym nastrzyku naprawdę jak się da jeden dzień i można działać dalej. Już wam pokazuję teraz. Dobra, rozmieszałem. 75 gramów słoność jest odpowiednia. Schabiczek. Tu jest Mizdra. Mizry też nie ruszamy. I co teraz? Przy takich małych tych to tutaj ten tłok przepuszcza. Tak jak to było kiedyś wiadomo. Pozdrawiamy miecia. Proszę się podejść tutaj mi. I teraz. Ile się da? Ile się da? To będzie szybkie peklowanie. Z każdej strony. Resztą zalewy zalewamy mięsiwo. Nieduże kawałki, więc mimo wszystko przejdą mega szybko. I wtedy mamy pewność, że to będzie ładne różowe wszędzie, a nie tylko takie punkty. Dobra, jeden kawałeczek. I teraz z drugim kawałeczkiem robimy identycznie. Widać różnicę, jak jest napeklowane, jak jest nienapeklowany, nie? Widzisz? Naprawdę? Naprawdę. Kurczę, ty to ci powiem. Jesteś bombowa. Co? Moi widzowie tego nie widzą. mnie patrzysz takim diabelskim wzrokiem. Jakim nie, diabelskim? Niedługo 100 tysięcy subskrypcji, więc moja kochana, kto cię jeszcze nie widział, to nie jest tak bystry, żeby cię zobaczyć. To cię zobaczy usiądziesz tu obok, nieopodal i wszyscy będą wtedy wiedzieć już, że to ty, że ja ty ja myślę, to ty. prędzej na swoim kanale pokażę. Ty na swoim? Mhm. A jakiś film planujesz? Patrz jak pryska, co? Planuję, jak mi skosisz trawę. Wiesz co? Y przed szybko nie dodasz. No, <laughs> Wydaje mi się, że będziesz musiała zamknąć kanał. Wydaje mi się, że tak chyba to będzie trzeba zrobić. Dobra. Teraz. Jak zmienił temat szybko. Dobra. Reszta solanki do tych schabiczków, tak, żeby były przykryte. Proszę bardzo. Równiutki litr. Odstawiamy to. Przy takim dobrym naszyku. to myślę, że nie ma takiej konieczności, żeby były gdzieś na zewnątrz. Powiedzmy do piwnicy sobie to odstawię. Jak na zewnątrz? Yy, poza, 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 na przykład na kuch w kuchni, bo peklowałem też, tak jak wiesz, kiedyś to szybkie peklowanie, gdzie dziś, na jutro, w warunkach domowych. Pamiętasz? Pamiętam, Nie dokładnie to powiedziałeś, dlatego zapytałam. Moi, moi widzowie dobrze wiedzą, o co chodzi. Że nie ma potrzeby, żeby był na zewnątrz, powiedziałeś. Tak powiedziałem? Tak. Widzisz, czasami się przydajesz, ale czasami. Nie czasami. Czasami. Więc kochani, zanurzony nie trzeba dociskać, widzimy się za jeden dzień. Nie to jest najważniejsze w tym przypadku. To jest akurat taki farsz, który pozostawał mi w nadziewarce tam z iluś razy. Wyciągnąłem to wczoraj, wyrobiłem i powędruję to do schabu. Schab mamy przepeklowany. Ręczniki papierowe, bo coś jeszcze, że tak powiem, sobie wymyśliłem i wydaje mi się, że chyba. Szkoda, że wcześniej tego nie zrobiłem, no ale nie myli się ten, co nic nie robi, więc zrobię sobie to teraz. Powiedz moim widzom, co, co tam, o czym myślałem. No, no, powiedz. Zobaczymy, czy mnie słuchasz. No, mówisz o tej mistrze. Tak, ja sobie to zetnę, że dlatego, że... że... mówię, że jej nie będziesz wycinał, a teraz sobie jednak przemyślałeś. Tak, przemyślałem dokładnie. Rzadko ci się to zdarza. Grabisz sobie. Mówię ci, okay. że sobie grabisz. Sama prawda, nie możesz się gniewać. Ja się nie będę gniewał i nie będę też nic mówił, tylko podejdę, huknę i się skończy. Mhm. Podejdź proszę. Jeśli będzie ta osłonka, to jednak e, chyba ta mizdra nie będzie taka konieczna, że tak powiem. O, Tak, ścinamy ją oczywiście. Dobrze mi to idzie, jak dobrze, jak dobrze, jak zawsze. Kurczę, mylisz mi, bo siedzisz w majteczkach i to tak właśnie jest z Tobą. Nie? Nie. Jak nie? A weź na kierunek, No zobaczymy, gdzie. No nie siedzisz, no to pokaż. No nie siedzę. No pokaż moim widzom. Nie mam żadnych majtek. Poważnie? Tak się wydaje. Patrzcie, pięknie to idzie. Kochani, tak samo robimy z drugim. Ja sobie poza kamerą chyba pozbędę się tych misder. <laughs> I za chwilę do Was wracam. Bogdan się ucieszy. Dobra, tego nie ma. Już nie udawaj, że tak sprzątasz. To teraz, patrzcie, nieco dłuższy nóż niż schabiczek. I co robimy? Będzie to widać? Robimy nacięcie przez środek. Widać? Widać. Nie docinamy do końca. To jest jedno. Z drugim robimy identycznie. Kochani moi. To ty gadasz? Ty na stole nie kochasz. Nie? Mhm. I to. Ja wam wszystko po kolei, pokażę krok tu po kroku. Jest słabo stres. To z drugiej strony wystarczy włożyć ten nóż. Nie byśmy wiedzeli, co robić. Słuchaj, ja tu jestem y, głównodowodzący, więc proszę się dostosować do mnie, albo mhm. y, po prostu wypowiedzenie napisać. Dobrze, zaraz to zrobię. I szukać sobie roboty do pośredniaka. Nie muszę. No. A. Pani radna. Co teraz? Kochani, osłonka Fi 80 białkowa karmelowa. Oczywiście tu wszystko jest zależne od średnicy schabu. Bo. Trochę tu napaczam. Namoczona już tak jak widać. Sprzątasz po sobie. E, musi to wszystko się zmieścić w osłonkę. Osłonki mam przygotowane. Wiązać będziemy za chwilę. Muszę wam pokazać przynajmniej jeden jak i co. Patrzcie. Musisz teraz się tutaj Aby moim... ten szerszy. Nie, nie znasz się. Patrzcie. Wkładamy go w środeczek. Niestety, stety ręcznie i go Przekładamy. Tak, o. A co dalej, to zobaczycie za chwilę, jak, czy wiązać będziemy za moment po to, żeby powietrza tam nie wciskać yy, podczas wkładania tego schobu. Będzie nadziany schab, patrzcie. Jest już w osłonce, teraz weźmiemy sznurek, weźmiemy weznę i sobie wezmę. to... Wezmę. Dobra, drugi od razu może też wrzucę, żeby nie było, że wziąłem sobie mniejszy, czy tam większy, czy tam jeszcze jakiś inny. Gorzej, jak ten nie wejdzie teraz. Wejdzie. To jest tak w miarę cienki schab, więc tu problemu nie ma. Osłonki są jeszcze fisto. Są też cięższe, ale cięższe to raczej odpadają, bo. bo ten, bo. bo nie. Tylko po prostu. 80. Ona oczywiście w tym momencie nie jest luźna, ale zaraz zobaczycie, jak farsz to ładnie wypełni. Ja sobie za chwilę przygotuję sznureczki. Jak ja już wizualnie to widzę, ty? Tak. A co widzisz? Wizualnie? Schab nadziany. Nadzionko? Mhm. Tak to wygląda. Teraz tak, troszkę tu trzeba poogarniać. Sznurek na i za chwilę wracam złokiem zjeżdżamy na dół, farsz już w nadziewarze. Na środku tutaj ją mam, żeby było widać wszystko jak będę robił. O i mamy i teraz patrzcie, Zajeżdżamy za każdym razem, mam też przygotowaną wykałaczkę. Nie wiem czy pokazałaś czy nie. Zawsze wszystko pokazuję. Lepiej nie pokazuję. Dobra i teraz trafi wstać. Tak? Gdzie? I co robimy teraz? Jeden tak na szybko wam pokażę. Patrzcie. Ta dziura, która tu jest, wkładamy lejek. Trzymamy to sztywno. I patrzcie teraz. Wykałaczka od razu sobie to w kilku miejscach dziabne, żeby powietrze uchodziło. I spójrzcie teraz. Musisz pokazać tam tą osłonkę. Widać ten farsz, czy nie? Widać. Tak? Na pewno? Mhm. Patrz, ale tutaj chodzi o to, widzisz? Żeby nie było powietrza. Tu też. I teraz ten farsz będzie nam rozszerzał. O. Trzeba to pilnować. No jest dużo zabawy, ale efekt końcowy jest, nie, nie będę już nic więcej robił, jest tego warty. Pięknie to wygląda i lecimy dalej, patrzcie. Widać jak to się rozszerza ta osłonka? No tak średnio. Średnio. Patrzcie i już wyszło. I teraz patrzcie. To tutaj zęby w ruch, zęby w ruch, żeby to zawiązać. Patrzcie. Nie wiem czy ty to wszystko pokazujesz tym moje widzenie dokładnie. No jak nie zasłaniasz ręką, to akurat wybrać. Patrz, patrzcie. W razie konieczności, ale nie ma takiej konieczności, tu może trochę dziabnę. Okej? Okay. Żeby nie było powietrza. Skręcamy. No zawiązujemy. musisz tak do końca dojeżdżać? Gdzie? Tym lejkiem. Bo tu za dużo wyleciało. Gdzie? Tu? Mhm. Jak... Nie dojedziesz tym do końca. I Żebym sobie nie ten. To i tak będzie nie y, y, rozpychało i wylatywało. Ta Ale no patrzcie, wylatywało. ta osłonka jest fajnie rozszerzona właśnie tym farszem. Ten farsz jest wewnątrz. Teraz możemy sobie to obciąć, to, to jest... Kurde te nożyczki. Musieliśmy kupić takie nożyczki, bo tam te zatonęły tak jak wspominałem w którymś filmie. To troszkę skracamy. Żeby to było, było po mojemu, a nie po twojemu, to też tutaj. Żeby czasem tutaj. Nie było czasem po mojemu, że spadnie. Czekaj, trzeba to wszystko podpatrzeć. Patrzcie. Super, ja już to widzę. A ty? Mhm, też to widzę. Kochani, teraz to odwieszamy na haku do osłyszenia wstępnego. Później wygrzewamy wędzarni i wędzimy. Tak samo robimy oczywiście z drugim. Wygrzewamy w 50 stopniach. Osuszone, osadzone w domu. Teraz ma być dość ciepłe w dotyku. I będziemy wędzić z rębki Bukolcha. Oczywiście takie klasyczne, uniwersalne. Jak to zawsze powtarzam. Myślę, że około 5 godzin w temperaturze 60 stopni. Później sobie jeszcze to sparzymy. Kurcz. No powiedzcie. Czy to nie wygląda pięknie. A dopiero w przekroju będzie rewelacja. Ale do tego to jeszcze parę ładnych godzin, więc kochani, wygrzewamy i wędzimy. I zaczynamy. Dym puszczamy. Przykucnąłem, żeby mnie tutaj nie zaczadziło. Pięknie wygrzane. 5 godzin. Powtórzę po raz kolejny. I zobaczymy, co wyjdzie z tego nadzianego schabu. 60 stopni. Dym na maksa. I już. I gotowe. Zabieramy. Dym już nie leci. Wyłączamy. Wszystko. Spójrzcie, jak ładnie wygląda. Pięknie. I teraz parzymy. Fi 80. Myślę, że godzinę 20 w temperaturze 75 do 80 stopni. Hartowanie Arano. Próbowanie, więc do gara. Zobaczcie. Czy to nie wygląda jak 6,5 miliona dolarów? Powiedz moim widzom. No wygląda. I teraz. coś wyjdzie Super pomysł. Jeszcze nie kroiłem, ale zaraz się wszystko wyjaśni. A wy sobie zróbcie. Ja to przekroję w połowie, bo najbardziej chodzi mi o ten właśnie przekrój. Więc, kochani, lecimy. Nie pod skosem, wezmę na prosto. Co widać? Schab nadziany. dziany. Mm. Na pewno za tym. Moi, przed monitorami ludzie biją brawo na 100%. Powiedz. Też tak myślę. No. no pięknie to wygląda. Kroimy teraz. Ciekawe jak się trzymało będzie, nie? Teraz Co, jeszcze osłonka? A co, nie chce zejść? O czemu nie chce zejść? Słabo osłonka schodzi. Patrz, rozwaliło mi się, popsułem. Hmm. Pewnie musiałbyś przed krojeniem zdejmować. Wiesz co, pewnie Jak tak. w większości takich kiełbas. Ja sobie poradzę. No ja wiem. To takie są miejsca, schodzi, 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 schodzi. Mm. Sab do no. Nie. No. A jakie ładne. Jeszcze jeden sobie ukroję. Kurde, no powiedz, że to dobrze nie wygląda. Patrz. No, mówię. Mhm. Ta osłonka to mnie zaczyna denerwować. A dlaczego zazwyczaj osłonka się przykleja i nie odchodzi dobrze z kiełbasy? No nie wiem co ty chcesz mądrego mi powiedzieć. Powiedz mi coś no mądrego. Dlaczego? No jak jest co, nie, nie było wyrobione czy to nie to? To znaczy tutaj w tym przypadku praktycznie. A to nie możesz. Nie, no jak wyrobione, przecież no... to jest mięso, Właśnie ale tu mówię. praktycznie zeszła ta dobrze. Więc osłonka to był taki prototyp, ale wygląda rewelacyjnie. Więc zróbcie sobie, naprawdę. Bo uważam, że warto. Można zabłysnąć. Takie oczko nie? Mhm. Mhm. Super. Niesamowita Niesamowite. Prawda? Prawda. No. Poleczam. Mm. A jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz, co sądzicie o tym nadzianym schabie. Subskrypcja, dzwoneczek wiadomo na początku filmu. Kochani, jeśli chodzi o osłonki, o peklosur, o wszystko inne niezbędne do zrobienia wyrobów domowych. Wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie pod filmem. Razem z kodem robotowym Kostrzewski10. Właśnie z tym kodem będzie 10% taniej. Wędziłem wędzarni HMG Smoker. Dlatego tak to ładnie wygląda. Oczywiście nasze social media. Grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzanie. TikTok Swojskie Gotowanie. Instagram Swojskie Gotowanie. Uważam, że nadziany schab jest Piękny, jest pyszny, troszkę oporu wstawia ta osłonka, ale to nie problem, więc polecamy, pozdrawiamy, cześć.